Dzień dobry wszystkim, nazywam się Miłosz Gałaj i jestem adiunktem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku i uczę śpiewu na specjalności musical. Jesteśmy właśnie w Katedrze Musicalu i z tego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznych egzaminach wstępnych właśnie na specjalność musical. Nasza specjalność powstała w 2008 roku, więc mamy już ponad 10 doświadczenie i tradycje i doczekaliśmy się wspaniałych absolwentów, m.in. Jest nim Marcin Franz, Anastazja Simińska, Agnieszka Przekupień czy Natalia Piotrowska, których możecie kojarzyć z ostatniej premiery Teatru Muzycznego Roma, muzykalu AIDA. A także mamy całą plejadę wspaniałych artystów wśród naszych absolwentów, którzy zasilają teatry muzyczne w całej Polsce i nie tylko. Spełniają się na scenie koncertowej, estradowej, no i spełniają swoje artystyczne pasje. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć o pierwszym etapie, czyli badaniu predyspozycji wokalnych. Jest on podzielony na dwie części w tym roku. Pierwsza część to nadesłanie Nagrań, jak śpiewacie przygotowany przez Was repertuar w formie nagrania wideo. Wszystkie kwestie dotyczące technicznych założeń tego nagrania znajdziecie w informatorze. Link na pewno znajdzie się w okolicach tego filmiku. Natomiast druga część to już spotkanie na żywo osób wyłonionych z tej pierwszej części egzaminów. W ramach tego etapu musicie przygotować trzy utwory: song muzykalowy, piosenkę polską i piosenkę ze światowego repertuaru. Sąk muzykalowy może być wykonany w języku oryginalnym, angielskim, niemieckim, francuskim, czy w języku polskim. Piosenka ze światowego repertuaru ma ona na celu zaprezentowanie Waszych zainteresowań, jeżeli chodzi o, o muzykę rozrywkową, a także pokazanie waszego temperamentu. No i piosenka polska jest piosenką napisaną oryginalnie w języku polskim i przez polskiego kompozytora. Byłoby dobrze. Gdyby wśród tych trzech utworów znalazł się jakiś żywiołowy utwór, który pokaże wasz temperament i energię, ponieważ musical jest to połączenie śpiewu tańca i aktorstwa, i potrzebuje od wykonawców dużej dawki pozytywnej energii i ogromnej pasji. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia na Amuz.